Dzień dobry moi drodzy. Z kubkiem gorącej kawy z mlekiem zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek Kawa z Koko. Będzie to taka luźna pogadanka. Zacznę od dwóch historii, które miały miejsce w naszym życiu, a później powiem Wam, dlaczego Wam o tym dzisiaj opowiadam. Jakieś kilka, a nawet bym powiedziała kilkanaście lat temu, kiedy byłam jeszcze młodą kobietą, kompletnie nie interesowała mnie wtedy medycyna estetyczna, w ogóle nie korzystałam wtedy z żadnych zabiegów, nie miałam żadnego doświadczenia. To było jeszcze w czasach, kiedy zanim jeszcze poszłam na studia, trafiliśmy ja i Max w pewne miejsce, w którym to Max podjął decyzję, że zrobi sobie botoks. Nie będę Wam dzisiaj opowiadać, gdzie się to znajdowało, kiedy to było, jak się nazywało to miejsce, ponieważ dzisiaj już ono nie istnieje. Natomiast to było takie miejsce, gdzie można było sobie wykonać szybko botoks. Takie, wiecie, wchodzicie bez zapisywania, siadacie na fotelu, robicie botoks i wychodzicie szczęśliwi. I to skłoniło mojego Massimo właśnie do tego, do podjęcia decyzji, żeby zrobić sobie w tym miejscu botoks. Ja wtedy jeszcze, powiem Wam szczerze, kompletnie nie interesowałam się tym, w jakich klinikach w Warszawie można to zrobić, jacy lekarze się tym zajmują, ale Massimo miał już doświadczenie, wykonywał botoks we Włoszech, w innych krajach, no i chciał też kontynuować również tutaj w Polsce. Botoks, który wykonywał, był w okolicy oczu i na czoło. No i stwierdził, że słuchaj, pójdę, zobaczę jak będzie, zobaczymy kto ten botoks wykonuje, jaki będzie efekt i też ile zapłacę. No i tak właśnie weszliśmy, słuchajcie, do tego miejsca. Bardzo szybko wszystko sprawnie przebiegło. Najpierw Massimo miał zrobione zdjęcia przed zabiegiem. Oczywiście po zabiegu również były zdjęcia wykonane. Poinformowano go o tym, że za 2-3 tygodnie ma przyjść na kontrolę. Oczywiście wypełnił całą kartę pacjenta. I pamiętam, że wtedy przyjmował go bardzo młody lekarz. Przynajmniej tak myśleliśmy, że jest to lekarz. Był to bardzo młody chłopak, oczywiście ubrany jak lekarz, wszystko pięknie wyglądało. No i Max zrobił sobie ten botoks. Zapłacił wtedy bardzo duże pieniądze, bo to były jeszcze takie czasy, kiedy ten botoks wtedy w Polsce bardzo dużo kosztował. Dzisiaj cena botoksu jest, nie da się w ogóle jej porównać do tego, co było kiedyś. No w każdym razie wykonał sobie te dwie, trzy okolice wtedy, czyli czoło, lwią zmarszczkę i tutaj wokół oczu. Zadowolony wróciliśmy do domu. Słuchajcie, minęły 2 tygodnie, minęły 3 tygodnie. Do dziś pamiętamy tę całą sytuację. A botoks jak nie zadziałał, tak nie zadziałał. Zmarszczki były, Max się marszczył, wszystko mu się dalej ruszało i stwierdził, że no słuchaj, coś tutaj nie gra, coś tu jest nie tak. Idziemy z powrotem do tego miejsca na kontrolę, zobaczymy co się dzieje. Przyszliśmy wtedy oczywiście znowu bez zapisywania się na kontrolę. Przyjęła nas tym razem bardzo młodziutka kobieta. I jeszcze wtedy też nie dało nam to, słuchajcie, do zastanowienia. Kiedy nas przyjęła na tej wizycie, zrobiła znowu zdjęcia. Oczywiście pokazała nam te wcześniejsze zdjęcia i te aktualne zdjęcia, że proszę zobaczyć, ale tutaj widać, że zmarszczki się zmniejszyły, że wszystko ładnie wygląda. No ale Max się upierał i mówił, tłumaczył tej pani, że no nie, no, to nie jest tak, bo ja proszę zobaczyć, ja się cały czas ruszam, ja mam doświadczenie z botoksem, wiem jak to wyglądało wcześniej i coś tutaj po prostu nie gra, ja te zmarszczki cały czas mam. No i wtedy ta kobieta, pani doktor, zaproponowała, że zrobi mu kolejny zabieg, ale zapłaci za niego połowę. No i Max oczywiście co? No zgodził się, tak? Zrobił sobie kolejny zabieg, zapłacił za niego połowę. No i mijają kolejne tygodnie. A słuchajcie, efektu jak nie było, tak tego efektu nie ma. Oczywiście bardzo zdenerwowany, wtedy wkurzony, że wydał tyle pieniędzy, że jak to jest możliwe, że tego efektu nie widać na twarzy, że wszystko dalej się rusza, przecież on robił już sobie ten botoks kiedyś, coś tutaj jest nie tak. I akurat słuchajcie, tak się złożyło wtedy, że ja miałam ustaloną wizytę
w klinice doktora Szczyta, jeszcze starej klinice doktora Szczyta, wizytę z lekarzem, gdzie mieliśmy porozmawiać o zabiegu powiększania piersi. No i oczywiście Max wybrał się ze mną na tę wizytę. I po wizycie, wychodząc z kliniki, trafiliśmy na panią doktor, którą Max zatrzymał i dopytał, czy ta pani doktor wykonuje zabiegi z medycyny estetycznej, czy wykonuje botoks. No i zaczął jej opowiadać, że on robił botoks, ale jest niezadowolony z efektu i czy mógłby się umówić na wizytę i u niej taki botoks znowu wykonać. No i oczywiście pani doktor się zgodziła, zapisaliśmy się na wizytę. Minął tam jakiś czas, przyszliśmy na tą wizytę, no i zaczęliśmy z panią doktor rozmawiać o całej tej sytuacji. Co się wtedy okazało? Pani doktor, to co nam powiedziała, słuchajcie, to my siedzieliśmy jak w ryci, po prostu wpięło nas w krzesła, nie mogliśmy uwierzyć w całą tę sytuację. Ale co najlepsze, zaraz wam powiem o co chodzi, ale co najlepsze z tego wszystkiego było to, że wychodząc wtedy z gabinetu od pani doktor, spotkaliśmy kobietę. To też w ogóle całkiem taki, słuchajcie, no przypadek, że tak się zdarzyło. Spotkaliśmy kobietę, z którą Massimo zaczął tam oczywiście rozmawiać, zresztą przepiękną kobietę, i okazało się, że ta kobieta również korzystała z zabiegów w tym samym miejscu, również poszła na botoks do tego samego miejsca, gdzie poszliśmy i my. I u niej sytuacja była jeszcze gorsza. Sytuacja była o tyle gorsza, że ta kobieta dostała paraliżu po prawej części twarzy. Mówię wam, przepiękna kobieta, aż ciężko było w to uwierzyć. Dostała paraliżu i nie wiedziała co robić i właśnie trafiła w ręce pani doktor w klinice doktora Szczyta, która ją wyprowadziła z tej całej sytuacji, uratowała jej twarz. No i teraz, co się kochani okazało? Bez żadnego sprawdzania, co to za miejsce, kto tam przyjmuje, co to za klinika, co to w ogóle jest. Poszliśmy na zabieg, wykonaliśmy zabieg, który okazał się lipą. Teraz my się z tego śmiejemy, bo dzięki Bogu, zamiast tego botoksu, Massimo podawana była sól fizjologiczna. Wyobrażacie to sobie? Była podawana sól fizjologiczna i naprawdę uwierzcie mi, dzięki Bogu była to tylko i wyłącznie sól fizjologiczna, bo nie daj Boże byłby to jakikolwiek inny lek lub cokolwiek innego i wydarzyłaby się podobna sytuacja jak w przypadku tej kobiety, że Max dostałby jakiegoś paraliżu albo czegokolwiek innego. No cóż, moi drodzy, okazało się, że miejsce, do którego poszliśmy za pierwszym razem, była to jakaś felerna, nie powiem klinika, ale było to jakieś felerne miejsce, prowadzone, otworzone przez kobietę, która kompletnie nic nie miała wspólnego z medycyną estetyczną, starszą panią, która w momencie, kiedy zaczęły się problemy, skargi, zawiadomienia do prokuratury, uciekła do Stanów, żeby się ze wszystkiego wymigać. Co lepsze, w tym miejscu nie przyjmowali lekarze, to byli studenci medycyny, którzy już mieli uprawnienia do tego, żeby wykonywać zabiegi z użyciem igły, więc mogli sobie na tych osobach, które przychodziły w to miejsce, testować, po prostu ćwiczyć, tak, podawanie botoksu i robili to przy właśnie wykorzystaniu soli fizjologicznej. Podobno mieszali momentami sól fizjologiczną z botoksem, żeby jakiś tam minimalny efekt, słuchajcie, się pojawił, ale żeby nie doszło do nie wiadomo czego. A ponieważ wykonywali, no można powiedzieć, eksperymenty, no testowali na nas, no to na przykład patrząc na tę kobietę, którą spotkaliśmy w klinice, u której doszło do paraliżu, można powiedzieć, że no niektóre testy były u nich bardzo nieudolne, skoro potrafili doprowadzić do takiego stanu, że podając nawet powiedzmy tę sól fizjologiczną, czy mieszankę tego botoksu z solą fizjologiczną, gdzieś źle go podali i doszło w jakiś nerw, czy w jakieś tam nieodpowiednie miejsce, za głęboko, za płytko i tak dalej, doszło do paraliżu. W każdym razie, co się okazało, ta kobieta miała tyle, słuchajcie, założonych spraw w sądzie, do prokuratury, powikłań, że no po prostu w pewnym momencie się zwinęła
do Stanów, żeby nie podejmować odpowiedzialności za to, co się działo, i po pewnym czasie też zamknęła interes. No, lekarze z medycyny estetycznej, w ogóle lekarze w klinikach chirurgii plastycznej jeszcze wtedy doskonale wiedzieli i znali ten przypadek, znali to miejsce, bo tak jak powiedziała nam pani doktor, przychodziła do nich ogromna ilość pacjentów, ludzi, którzy właśnie mieli różnego rodzaju powikłania, którzy byli niezadowoleni, nie widzieli żadnych efektów i dopiero dowiadywali się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Dlaczego wam opowiedziałam dzisiaj właśnie te takie dwie historie wspólnie wzięte, czyli naszą historię i tego, jak trafiliśmy w nieodpowiednie miejsce, w nieodpowiednie ręce, byliśmy, w sumie to Massimo był królikiem doświadczalnym, na co poszła ogromna ilość pieniędzy, efektów były żadne, i historia tej kobiety, która trafiła do prawdziwego lekarza z prawdziwego zdarzenia, z paraliżem twarzy po podawaniu botoksu, że tak powiem. Dzisiaj wam opowiadam o tym, żeby was trochę przestrzec. Od jakiegoś czasu, kiedy zaczęłam opowiadać tutaj na moim kanale o zabiegach z medycyny estetycznej, raz na jakiś czas gdzieś tam pojawiają się komentarze od osób, które uważają, że tego typu zabiegi mogą spokojnie wykonywać kosmetyczki i kosmetolodzy. Ostatnio nawet, słuchajcie, miałam taki komentarz, gdzie ktoś napisał pod jednym z filmów odnośnie botoksu, ale z całym szacunkiem, to jest tak prosty zabieg, że może go każdy wykonywać. No tak prosty zabieg, że jest po nim tak wiele powikłań, opadające powieki, bóle głowy, porażone nerwy, jakieś zamrożona twarz. No mnóstwo, słuchajcie, mnóstwo powikłań po źle wykonanym botoksie, za dużych dawkach, wykonywanym przez osoby, które nie powinny go wykonywać. I z całym szacunkiem, ja to dzisiaj mówię, do kosmetyczek i kosmetologów, prawo zakazuje nam stosowania substancji leczniczych podawanych podskórnie. Jeśli jakiś kosmetolog czy kosmetyczka wykonuje botoks, czyli podaje substancję medyczną, jest to po prostu nielegalne. Nie będę tutaj się zagłębiać we wszystkie zabiegi z medycyny estetycznej, czy jakiekolwiek inne zabiegi, które są bardziej inwazyjne. Bo dziś w wielu klinikach, czy tam na przykład w salonach, trochę się obchodzi te regulacje prawne. Jeżeli na przykład w danej klinice są jakieś zabiegi laserowe, no to na przykład kosmetolog czy tam kosmetolog może je wykonywać w obecności lekarza. Czyli na miejscu musi być lekarz, który ustawia odpowiednie parametry, przyucza, jest odpowiedzialny za to, co wykonuje kosmetolog. No takich zabiegów jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Ale co chciałam wam powiedzieć? Ja po prostu staram się tutaj na moim kanale, po tych naszych doświadczeniach, przekazać wam to, żebyście zanim podejmiecie decyzję, gdzie wykonać jakikolwiek zabieg, i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o medycynę estetyczną, ale również o zabiegi kosmetyczne. Zanim podejmiecie decyzję, gdzie wykonać taki zabieg, sprawdźcie wcześniej to miejsce. Poczytajcie opinie, sprawdźcie, kto wykonuje tam zabiegi. Czy są to kosmetyczki, czy są to kosmetolodzy, czy są to lekarze. Oczywiście niektórzy piszą mi czasami gdzieś w komentarzach, że kosmetolodzy posiadają większą wiedzę niż lekarze. I ja się z wami zgadzam. Bardzo często tak jest. Czy to wiedzę, czy doświadczenie. Mam takie znajome, które po studiach z kosmetologii same szkolą z zabiegów z medycyny estetycznej i je wykonują. Robią to perfekcyjnie, ale to nie są lekarze. Z drugiej strony są też tacy lekarze z medycyny estetycznej, którzy są na przykład stomatologami, tak? I też wykonują takie zabiegi. Ja osobiście, i to też już wam wiele razy mówiłam, ja, to jest moja decyzja, wolę pójść do lekarza z medycyny estetycznej, który jest dermatologiem, który zna się na skórze, który jest w stanie ocenić moją skórę, wygląd, mięśnie i tak dalej na mojej twarzy, i u niego wykonać zabieg z medycyny estetycznej, niż pójść na przykład do ginekologa, który równie dobrze może wykonać zabieg z medycyny estetycznej.
To jest moja decyzja. A moja decyzja jest poparta tym, że już mamy doświadczenie i widzieliśmy, i sama widziałam ogromną ilość przypadków, kiedy źle zostały wykonane zabiegi. Ostatnio nawet była taka głośna sprawa o pewnym znanym chirurgu plastycznym, który wykonał też jakąś tam operację i pojawiły się ogromne powikłania u tej pacjentki. I powiem wam tak, lekarz mimo wszystko o bardzo dobrej, wysokiej renomie, wielu pozytywnych opiniach, z ogromnym doświadczeniem, lekarz, który sam szkoli. No i zdarzyła się taka sytuacja. Takie sytuacje mogą zdarzyć się najlepszym. Czy to będą lekarze, czy to będą kosmetolodzy. Jesteśmy tylko ludźmi, ludźmi, którzy popełniają błędy. I nawet najlepszym może się zdarzyć, że popełnią błąd. Ja nie mówię wam w moich filmach, do kogo macie chodzić. Nie zmuszam was do tego, żebyście chodzili do lekarzy, żebyście chodzili do konkretnych lekarzy, czy też do konkretnych salonów, czy konkretnych kosmetologów. Wy macie wybór. To wy decydujecie o tym, komu oddacie się w jego ręce, tak? Kto będzie, że tak powiem brzydko, grzebał przy waszej twarzy? Kto będzie ją obstrzykiwał, kto będzie podawał wam różne substancje pod waszą skórę, kto będzie wykonywał na was zabiegi? To jest wasza twarz i wasze ciało oraz wasz zasób portfela. Jeśli wolicie iść do kosmetyczki, zapłacić 100 zł za zrobienie botoksu, to jest wasza decyzja. Ale musicie pamiętać o tym, że wybierając lekarza czy kosmetologa, który ma doświadczenie, który ma ukończone szkoły, certyfikaty, ma wiedzę, który codziennie pracuje na danych preparatach, preparatach, które mają dobre certyfikaty, które są dobre na rynku, które są przebadane. Wszystko to zwiększa gwarancję waszego bezpieczeństwa. I to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Ja uważam, że wszystko to, co robimy na naszym ciele, z naszą skórą, nawet z naszymi włosami, zależy od nas samych. Jesteśmy ludźmi dorosłymi i podejmujemy samodzielnie decyzje. Więc jeśli pójdziemy do kogoś, u kogo możemy przeoszczędzić, lub też nie sprawdzimy takiej osoby, ale ktoś tam wykonywał, słuchajcie, jakaś tam moja koleżanka jest zadowolona, nie sprawdzimy tego miejsca, to sami narażamy się na to, że później może coś się stać. Zawsze trzeba brać ten margines pod uwagę. A jeśli już coś się stanie, no to stało się, bo sami podjęliśmy taką decyzję, poszliśmy w miejsce, w którym no nie powinno się tego robić, w którym taka osoba nie powinna czegoś takiego robić. Po co? Bo chcieliśmy zaoszczędzić. Miejcie to zawsze na uwadze. My nauczyliśmy się dobrych kilka lat temu, te kilkanaście lat temu, że jednak warto sprawdzać, warto się doszukiwać, warto czytać, sprawdzać opinie, szukać i nawet wydać więcej, ale mieć większą gwarancję, ja nie mówię stuprocentową gwarancję, ale większą gwarancję tego, że nawet nie tyle wyjdziemy zadowoleni z takiego miejsca po zabiegu, ale że wyjdziemy z niego cali i zdrowi. Bo to jest nasze życie i tak jak mówię, to my decydujemy. Moi drodzy, no taka historia na dziś, taka historia, która chciałabym, żeby dała wam trochę do myślenia, żebyście się zastanowili nad tym wszystkim, przemyśleli to sobie. Ja czasami powiem wam, że to co publikuję, coś tutaj co pokazuję gdzieś tam w moich mediach społecznościowych na Instagramie, bardzo często też spotykam się z taką krytyką ze strony innych specjalistów. O co mi tutaj chodzi? To też widać właśnie gdzieś tam pod filmami właśnie z zabiegów z medycyny estetycznej, że kiedy mówię wam, że na przykład jeśli będziecie chodzić, jeśli wybierzecie się na ten zabieg, to idźcie do specjalisty, idźcie do dobrego lekarza, nagle pojawia się głos od jakiegoś kosmetologa, który mówi, że nie tylko lekarze, ale my również możemy. Albo na przykład pokazuję wam jakieś zabiegi domowe i nagle dostaję informację od jakiejś kosmetyczki czy od jakiegoś kosmetologa, że ja im odbieram pracę, bo konkurencja i tak dalej.
Słuchajcie, ja na to przymykam oko, bo to nie do końca tak jest. Ja staram się Wam przekazać informacje na bazie swoich własnych doświadczeń, ale to oczywiście Wy podejmujecie decyzję i Wy decydujecie, do kogo pójdziecie, u kogo skorzystacie. Ja nie chcę Was na siłę przekonać, że zabiegi z medycyny estetycznej, nie mówię tutaj o botoksie, zabiegi z medycyny estetycznej powinien wykonywać tylko i wyłącznie lekarz, bo są świetni kosmetolodzy, kosmetolodzy medyczni, tacy, którzy kształcą się na lekarzy, na doktorów, którzy mają niesamowite doświadczenie i praktyki w różnego rodzaju klinikach i są fantastyczni w tym, co robią. I takim osobom na przykład warto wtedy zaufać i oddać się w ręce takiej osoby. Ale chciałabym tylko dzisiaj podkreślić tym moim dzisiejszym filmem, tą kawą z koko, żebyście o tym pamiętali, co Wam dzisiaj powiedziałam. Żebyście decydowali świadomie. Świadomie, przede wszystkim to jest najważniejsze. U kogo będziecie robić zabiegi? Gdzie będziecie robić zabiegi? Na co wydajecie Wasze pieniądze? I żebyście pamiętali, to jest Wasze zdrowie i Wasze bezpieczeństwo. I tym akcentem zakończę tę moją dzisiejszą pogadankę. Jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. I oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa, buziaki, pa!